Obywatelskiej, a współfinansowane w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja nazywam się Daria Rodzik, pracuję właśnie we wspomnianym Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielam się w rolę moderatora, który będzie Państwu pomagał w kwestiach technicznych. Już za chwilę zniknę do tła, ale będę cały czas obecna, więc jeżeli tylko pojawią się pytania, problemy techniczne, to proszę dać mi znać. A żeby to zrobić, mogą Państwo pisać na czacie. Jest on z prawej strony naszego pokoju. Oprócz tych problemów technicznych, oczywiście mogą tam zadawać Państwo pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej, bądź zadawać też pytania samej prowadzącej. A prowadzącą na naszego webinaru dzisiejszego jest pani Anna Sierpińska. Na pewno o sobie powie troszkę więcej już po tym, jak przekażę głos. Ja bym prosiła tylko o napisanie na czacie, czy nas widać, czy nas słychać dobrze. Na razie mnie oczywiście, a za chwilę też panią Annę. No, widzę, że już mamy pierwsze powitania, także wygląda na to, że wszystko jest ok. Podczas webinaru jest z nami też koordynatorka programu Klimat to Temat. Niestety nie udało nam się z nią połączyć, żeby miała dźwięk, ale będzie odpowiadała na Państwa pytania dotyczące programu, także proszę śmiało je zadawać, jest z nami cały czas. Nie zabieram więcej czasu, pani mi przekazuje głos, a ja znikam już do tego. No, zobaczymy, czy się uda przyłączyć tylko. Dzień dobry, Anna Sierpińska, jestem redaktorem nauki o klimacie, popularyzatorem zajmującym się głównie tematami klimatycznymi, w tym głównie związanymi z tym, jak zmiana klimatu wpływa na środowisko przyrodnicze i ludzi. I dzisiaj właśnie trochę chcę na ten temat opowiedzieć o takiej szczególnej grupie ludzi, czyli o kobietach, ponieważ rzeczywiście zmiana klimatu dotknie wszystkich, ale dzisiaj skupimy się na tej szczególnej grupie. Zaczniemy jednak od jakby troszeczkę czegoś innego, czyli troszeczkę powiemy o samej zmianie klimatu. Jakby, no może, żeby, że tak powiem, do konkretów przejść, to przedstawię Państwu cytat z zeszłorocznego raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu. Jest to takie ciało doradcze, naukowe, które zajmuje się tylko i wyłącznie badaniem, jakie są postępy naukowe dotyczące wiedzy na temat zmiany klimatu. I tutaj jest taki cytat, wybrałam go jakby nie bez powodu, ponieważ on najlepiej podsumowuje chyba naszą obecną wiedzę naukową dotyczącą zmiany klimatu. Mogą go sobie Państwo przeczytać, ale ja też go przeczytam. Trwające od epoki przedprzemysłowej do chwili obecnej ocieplenie, będące skutkiem emisji antropogenicznych, będzie zachodzić dalej przez stulecia, a nawet tysiąclecia, a jego skutkiem będą dalsze długoterminowe zmiany w systemie klimatycznym. To zdanie podsumowuje tak naprawdę wiedzę naukową dotyczącą zmiany klimatu, czyli pokazuje, że faktycznie ocieplenie zachodzi, czyli jakby temperatura Ziemi rośnie. Co jest jego przyczyną? To są emisje antropogeniczne, czyli gazy cieplarniane wypuszczane do atmosfery, głównie dwutlenek węgla, ale także metan, podtlenek azotu czy freony. No i pokazuje, że to będzie miało konkretne zmiany i na dodatek ta zmiana klimatu będzie zachodziła w dłuższej perspektywie czasu. Oczywiście to jest tak, że możemy się zastanawiać, na ile ten głos IPCC jest jakby takim głosem faktycznie całego świata nauki. I tutaj mogę zadać taką krótką zagadkę, za chwilę będzie jej rozwiązanie. Jak Państwo myślą, jak wiele organizacji naukowych, chodzi mi o duże organizacje znajdujące się na całym świecie, skupiające naukowców, zgadza się z IPCC? Mogą Państwo chwilę się zastanowić, zaraz będzie rozwiązanie tej zagadki. I jakby tu już jest szybkie rozwiązanie. Otóż wszyscy zgadzają się z IPCC, gwiazdka dotyczy wszyscy w środowisku naukowym, ponieważ faktycznie jest tak, że w środowisku naukowym absolutnie
panuje zgodność, praktycznie jednomyślność co do tego, że temperatura Ziemi rośnie, jakie są przyczyny tego zjawiska, no i że przyniesie to określone konsekwencje, o których zaraz będziemy mówić. Jak Państwo sobie spojrzą na te logotypy, no to wśród nich warto zauważyć, że jest między innymi, zaraz ją pokażę, mam nadzieję, że jest tutaj Polska Akademia Nauk, ale też jest Rosyjska Akademia Nauk, Chińska, Japońska. Generalnie jest tak, że wszystkie właściwie takie duże krajowe akademie nauk na wszystkich właściwie kontynentach zgadzają się z tymi wnioskami IPCC, ale także tutaj mamy takie logotypy różnych organizacji geologów czy organizacji zajmujących się rafami koralowymi, oceanologów. Jakby jest to bardzo, bardzo silna zgoda w środowisku naukowym dotycząca zmiany klimatu. No i jak to wygląda? Trochę rozbierzemy te czynniki, ten cytat z IPCC na czynniki pierwsze. Zaczniemy od tego wzrostu temperatury. I faktycznie jest tak, że jakby porównując obecną sytuację do czasów sprzed wynalezienia maszyny parowej i rewolucji przemysłowej, wdrożenia tych maszyn parowych i jakby rozwoju właściwie przemysłu, temperatura, taka średnia globalna temperatura Ziemi zwiększyła się mniej więcej o 1 stopień. I to jest tak, że że tutaj te kolorowe paseczki to są jakby różne grupy badawcze, które troszeczkę inne metody używają. Jak widzimy, dochodzą oni mniej więcej do podobnych wniosków. I tutaj ten trend jest bardzo wyraźny. Oczywiście, jeśli sobie spojrzymy w jakimś takim dłuższym okresie historycznym, jak to wygląda, to tutaj na niebiesko mamy zaznaczone jakby taki najzimniejszy czas, czyli maksimum ostatniej epoki lodowej i na niebiesko dalej jakby rosnąca temperatura to jest wychodzenie z tej epoki lodowej. Natomiast na zielono mamy już zaznaczone temperatury w holocenie, czyli w takiej epoce, kiedy ludzie świetnie sobie już zaczęli radzić i jak tam dalej widzimy taki brązowy paseczek jest zaznaczony, kiedy zaczęła się rozwijać ludzka cywilizacja. Jak widzimy, na końcu zwraca uwagę taki mały fioletowy paseczek, który gwałtownie rośnie do góry. To są już pomiary instrumentalne sprzed ostatnich dziesiątek, załóżmy niecałych 200 lat, które pokazują, jaka jest obecnie sytuacja. No i jakby widzimy, że wcześniej w holocenie ten trend, jeżeli chodzi o temperaturę całej kuli ziemskiej, to był raczej taki delikatny spadek. Oczywiście to zachodziło tysiące lat, natomiast nagle w ostatnich dziesiątkach lat mamy gwałtowny wzrost tej temperatury. No i jeżeli sobie popatrzymy, tak jak wspomniałam, IPCC, właściwie ten cytat na początku podsumowuje tę sytuację, ale IPCC także zajmuje się prognozowaniem, co będzie dalej. I jeżeli byśmy te prognozy IPCC dotyczące zmiany klimatu wrzucili na ten wykres, to ta linia przerywana jest zaznaczona strzałeczką cel porozumienia paryskiego, czyli tam, gdzie byśmy chcieli, żeby ten wzrost temperatury w najgorszym wypadku się zatrzymał, czyli 2 stopnie, ale także dalej są przewidywania modeli do roku 2100. Jak widzimy, oni wskazują, że ten wzrost to mogą być nawet 4 stopnie. Jeśli porównamy sobie tą sytuację, czyli między tym maksimum ostatniej epoki lodowej a początkiem holocenu, to zauważymy, że ta różnica temperatur to także były 4 stopnie, tak? Czyli między światem, gdzie północna część Polski była pokryta kilometrowym lądolodem, a jakby bardziej współczesnym nam światem, to jest różnica 4 stopni średniej temperatury kuli ziemskiej. No i tutaj IPCC nam mówi, że do końca tego wieku możemy podwyższyć temperaturę Ziemi o 4 stopnie. Tylko jakby skala tej zmiany jest zupełnie inna. Tak? Wyjście z epoki lodowej do czasów holocenu to kilkanaście tysięcy lat, natomiast my w ciągu 200-300 lat możemy o tak samo dużym stopniu podnieść temperaturę. Więc jak widzimy tutaj,
ponieważ często pojawiają się takie mity dotyczące zmiany klimatu, że to jest coś naturalnego. Jak popatrzymy na ten wykres, to naprawdę, no tak można sobie usmysłowić, że trudno tutaj nawet jakoś przypuszczać, że to może być coś naturalnego. Ale oczywiście to nie jest tak, że my się opieramy na przypuszczeniach, nauka to wszystko oblicza, sprawdza, obserwuje i stąd my to wszystko wiemy. Okej, okay, no ale jak to się stało, że ta temperatura Ziemi się podniosła i niestety będzie rosła dalej? Tak jak już wspomniałam, naukowcy oczywiście wiedzą o tym, że odpowiada za to emisja gazów cieplarnianych. Tutaj mamy taki wykres, który pokazuje właśnie ile to jest konkretnie dwutlenek węgla, ile go wyemitowaliśmy od roku 1900 do 2018 z podziałem na różne państwa. Jak widzimy, ten wzrost przyspieszył mniej więcej w połowie zeszłego wieku. No i niestety tutaj trochę zakrywa mi liczbę, ale mam nadzieję, że Państwo widzą, jakby ilość miliardów ton, no, przyrost tej ilości jest niesamowity. Więc jak widzimy, ceną naszego rozwoju, naszej cywilizacji było to, że zmieniliśmy klimat. No i właśnie tu jest też takie pytanie się pojawia, ale czy właściwie tak wszyscy przyłożyli się równo do tej sytuacji? I tutaj jest takie podsumowanie, które pokazuje emisje skumulowane, czyli od właściwie początku rewolucji przemysłowej, które państwo, ile tych gazów, które zostały w atmosferze i podgrzewają nam planetę, wyemitowało. Jak widzimy, niestety Stany z krajami Unii Europejskiej obecnej, no to jest prawie połowa, są odpowiedzialne prawie za połowę tych emisji. Chiny, mimo że ostatnio bardzo dużo emitują, to nadal sumarycznie, historycznie to jest 13%, a o reszcie świata, tak to jak widzimy, to są już jakieś bardzo drobne ułamki, które sumują się do 1/4. Ale oczywiście też jest tak, że dlaczego w ogóle nas ta sytuacja martwi? Tak? No myślę, że wielu z Państwa wie oczywiście, że zmiana klimatu to jest wiele konsekwencji bardzo poważnych dla naszego świata. Począwszy od pożarów, susz, topnienia lodowców, gdzie lodowce bardzo często są niezbędnym takim elementem zaopatrzenia w wodę pewnych regionów, na przykład w Azji, wielu rzek azjatyckich, susze, ale także powodzie, coraz bardziej gwałtowne zjawiska, takie jak huragany, podnoszący się poziom morza. Tutaj akurat mamy Wenecję i Wenecja niestety no, na pewno jest już i będzie ofiarą podnoszącego się poziomu morza. No i na przykład topniejąca zmarzlina, gdzie w Rosji wiele budynków po prostu, no już to się obserwuje, że jakby grunt traci stabilność, tym samym budynki ulegają zniszczeniu. Więc jakby skutków zmiany klimatu jest bardzo dużo, ale my się skupimy jakby tylko na kilku i tym, jak właśnie na pewną grupę ludzi będą wpływały. I tutaj jest taka mapka, która jest bardzo niepokojąca, ale bardzo charakterystyczna. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o to, kto jest odpowiedzialny za w największym stopniu za emisję, no to są kraje globalnej północy. Natomiast na tej mapce mamy zaznaczoną liczbę dni z potencjalnie śmiercionośnymi upałami dla roku 2050. Jak widzimy, no tutaj to jest pas okołorównikowy obejmujący w dużej części jednak państwa rozwijające się i biedniejsze. Tutaj te kolory czerwone to jest prawie cały rok. Zasadniczo ta wartość została policzona w ten sposób, że nie chodzi tylko o samą temperaturę, ale także o względną wilgotność. Ponieważ oczywiście w Europie także mogą się zdarzyć takie śmiertelne fale upałów, zresztą mieliśmy z nimi do czynienia na przykład w 2003 roku, chyba najbardziej taka śmiercionośna fala upałów, gdzie się szacuje, że nawet 70 tysięcy osób w Europie mogło z powodu upałów umrzeć. Natomiast tutaj na tej mapce mamy zaznaczony skumulowany jakby wpływ wilgotności i temperatury. I widzimy, że jednak najgorzej będą miały państwa azjatyckie, szczególnie te południowo-wschodnie i afrykańskie. Jak spojrzymy sobie na inne skutki zmiany klimatu, czyli jak zmieni się ilość opadów, tutaj także widzimy, że ta zmiana jest bardzo nierównomierna.
Są państwa, które doświadczą bardzo, bardzo dużego spadku, na przykład południe Afryki. Tak? Tutaj jest tak, że jak zwrócimy uwagę na Azję, to tutaj ten trend jest trochę inny, natomiast w przypadku Azji są inne rzeczy martwiące, ponieważ prawdopodobnie będzie tak, że w tych miejscach zwiększy się ilość takich gwałtownych ulew, bardzo niszczycielskich, powodujących powodzie, a także te miejsca doświadczą na przykład silniejszych huraganów, więc jakby niewielką pociechą jest to, że zasadniczo z suszami tam będzie trochę lepiej. I teraz IPCC zrobiło taką mapkę, gdzie naniosło wszystkie te negatywne skutki. Tutaj dokładnie oni uwzględnili takie rzeczy jak właśnie upały, dostęp do wody, spadek produkcji roślinnej, zagrożenie dla produkcji prądu i stopień degradacji środowiska. Tam na górnej mapce to jest sytuacja, jeżeli temperatura średnia Ziemi podniesie się o 2 stopnie. Na tej górnej mapce te fioletowe obszary to są miejsca, które w najgorszym stopniu zostaną dotknięte zmianą klimatu. Jak widzimy, no bardzo rzuca się w oczy Indie, Pakistan, Azja Południowo-Wschodnia, ale także w Afryce tych kropeczek i fioletowych obszarów jest sporo. Na dolnej mapce są także naniesione informacje dotyczące ludzi ubogich żyjących na tych obszarach. Czyli jak widzimy, te skutki najgorsze zmiany klimatu dotkną obszary ubogie w dużo większym stopniu niż kraje rozwinięte znajdujące się na północy. No i jakby tutaj jest też tak, że generalnie raporty naukowe wskazują, że to osoby najbiedniejsze będą w największym stopniu dotkną je skutki zmiany klimatu. One też mają najmniejszą zdolność do adaptacji. No ale my trochę powiemy o kobietach jako takiej grupie. Tutaj warto zauważyć, że zasadniczo kobiety stanowią większość tej najuboższej części. Są takie szacunki, które mówią o tym nawet, że w tej najuboższej grupie to jest 70% to są kobiety i na to wpływa wiele czynników. Ale zasadniczo to jest tak, że zmiana klimatu pogorszy sytuację kobiet już w miejscach, gdzie ona z różnych powodów jest zła, o czym troszkę dalej będę mówić, ale patrząc na tą mapkę, możemy się domyślić, że właśnie w takich państwach, na przykład azjatyckich, jak Indie, często jednak pozycja kobiet jest dużo gorsza niż w państwach europejskich. Ja sobie tak trochę podzieliłam sztucznie i nie do końca pewnie też uwzględnię wszystko, bo tego jest bardzo dużo i też wszyscy uczestnicy webinaru dostaną na końcu taką ściągaweczkę z różnymi materiałami, gdzie można będzie więcej przeczytać, ponieważ jest to tak naprawdę, no, nie da się zmieścić tego chyba nawet w godzinę. Więc ja tylko tak dosyć hasłowo omówię pewne rzeczy, a można będzie doczytać właśnie sobie w materiałach tych wysłanych później. Więc jak to jest z tymi kobietami? Ja sobie wybrałam tutaj takie 4 bezpośrednie zagrożenia związane ze zmianą klimatu. I tak, jeżeli to jest tak, że są pewne elementy fizjologii kobiet, które powodują, że one są na niektóre rzeczy bardziej narażone, na przykład stres cieplny. Okazuje się, że kobiety zasadniczo przez to, znaczy to jest oczywiście uogólnienie, ale zasadniczo przez to, że się mniej pocą, mają podściółkę grubszą, tłuszczową, gorzej znoszą upały, tym samym stres cieplny i łatwiej ulegają przegrzaniu. Tutaj także dochodzą takie aspekty, że na przykład kobiety ciężarne, no to jest podwójnie źle, ponieważ ekstremalne upały potrafią wywołać nawet poronienia albo przedwczesne porody, czyli kobiety są zagrożone jakby podwójnie, jeżeli są w ciąży, też ich dziecko. Jeżeli chodzi o zjawiska ekstremalne, tutaj także w krajach tego globalnego południa są takie no powiedzmy ciekawe w cudzysłowie, bo to są dosyć przerażające oczywiście statystyki, ale prowadzone takie obserwacje, że często podczas jakichś powodzi, huraganów ginie więcej kobiet i to jest często związane z tym, że kobiety zasadniczo rzadziej potrafią pływać,
ale nie tylko. Często na przykład kulturowo one mają bardzo duży opór przed opuszczaniem swojego miejsca zamieszkania. Często też jest tak, że mają dużo mniejszy dostęp do informacji i to też jest związane między innymi z tym, że na globalnym południu wśród osób niepiśmiennych to większość to są kobiety. Są nawet takie statystyki dotyczące tego najbardziej przerażającego tsunami w Azji w 2004 roku, że 70% mniej więcej ofiar wtedy to były właśnie kobiety. Następny taki czynnik to jest dostępność i jakość wody. Oczywiście woda jest potrzebna wszystkim do picia, natomiast w przypadku kobiet też jest bardzo potrzebna też do higieny i często jest tak, że tutaj nawet nie chodzi o, nie zawsze też chodzi o bezpośrednio o samopoczucie, ale także o to, że na przykład brak dostępu do wody do celów higienicznych może powodować zakażenia układu moczowo-płciowego, więc jakby no, to jest poważna sprawa. I często też kobiety, kiedy są niedobory wody, one ograniczają to spożycie czy zużycie ze szkodą dla siebie. I tutaj wrzuciłam taką mapkę, która już pokazuje, jak dużo zasobów wody zużywają poszczególne państwa. Jak widzimy właśnie te państwa afrykańskie, no nie jest to pewnie zaskakujące, północna Afryka, ale też azjatyckie zużywają dużą część, często też pompując wody podziemne, więc każda zmiana zachodząca w związku ze zmianą klimatu dotycząca na przykład opadów na pewno negatywnie wpłynie na zasoby wodne. I tutaj też jest jeszcze taki jeden problem, który już jest specyficzny, jeżeli chodzi o kobiety, ponieważ wielu państwa globalnego południa, czy to w Azji, czy w Afryce, kobiety są odpowiedzialne za zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę. I to tak bardzo uśredniając, bo to jest bardzo różnie w różnych państwach, ale takie najbardziej uśrednione szacunki mówią o tym, że kobiety w Afryce i w Azji muszą wędrować około 6 km dziennie, żeby tą wodę nadającą się do picia móc przynieść do domu. Więc jakby im gorsza jest ta woda, im mniej dostępna, no to oczywiście powoduje to, że one po prostu i jakby to jest fizyczny ciężar, ale też powoduje, że jakby one mają mniej czasu na inne rzeczy. Kolejnym takim aspektem to są choroby. I tutaj także jest tak, że zmiana klimatu spowoduje wiele niekorzystnych zjawisk, jeżeli chodzi na przykład o patogeny. I tu chodzi na przykład o zwiększenie zasięgu owadów przenoszących choroby takie jak malaria, denga, wirus Zika, ale także o to, że w wodzie na przykład będzie więcej, będą łatwiej się namnażały bakterie cholery. Generalnie kobiety w związku z tymi swoimi pracami są bardziej często narażone na kontakt z tymi patogenami. No a druga sprawa tutaj dla tego jest dzidziuś, ponieważ wiadomo, że kobiety ciężarne, no to będzie podwójne obciążenie, tak? Czyli wiadomo na przykład, że wirus Zika może powodować wady wrodzone u płodu, czyli jakby kobieta, no nie tylko kobieta jest dotknięta, ale także jej dziecko. Później jeśli dziecko wymaga dodatkowej opieki, to jest dodatkowe obciążenie dla kobiety, jeżeli chodzi o takie prace opiekuńcze. No i kolejną rzeczą jest żywność. Oczywiście jest tak, że wszyscy potrzebują żywności, natomiast dlaczego w przypadku kobiet to jest parę takich specjalnych wątków. Po pierwsze, często jest tak, że kulturowo to jest w Azji chyba najbardziej widoczne. Kobiety są tymi, które jedzą ostatnie, czyli jeżeli zasadniczo w gospodarstwie brakuje je żywności, to one jakby będą miały mniejsze te porcje i po prostu będą głodowały. Zresztą faktycznie jest tak, że wśród tych osób niedożywionych jest dużo kobiet, a w przypadku kobiet jeszcze oprócz samej dostępności żywności, także ważna jest jej jakość. Już teraz ponad 600 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym na świecie cierpi z powodu niedoborów żelaza, więc tutaj może za chwilę też, albo może teraz powiem, bo też jest tak, że rosnące stężenie dwutlenku węgla zmienia fizjologię roślin i powoduje, że będą zawierały mniej witamin i mikroelementów. Więc w przypadku kobiet to jest tak, że nie dość, że te porcje mogą się ich zmniejszyć, to jeszcze będą jakby mniej odżywcze, tak w cudzysłowie. No i tutaj wrzuciłam na tą taką mapkę, która pokazuje, jak zmienią się plony kukurydzy, jeżeli temperatura globalna Ziemi wzrośnie o 2 stopnie. Kukurydzę nie bez powodu wzięłam, ponieważ to jest
chyba najważniejsze takie zboże uprawiane na świecie do celów spożywczych, ale także jako pasza dla zwierząt, więc jakby podwójnie, bo można by żywić jakieś zwierzęta, które można też spożywać albo korzystać z mleka jajek. No i jak widzimy tutaj także niestety państwa globalnego południa w dużej mierze zostaną w dużo większym stopniu dotknięte spadkami plonów, chociaż Europa też jest trochę fioletowa, chociaż u nas kukurydza pewnie jest tutaj mniejszym problemem. Zasadniczo te w ogóle spadki plonów już są obserwowane w wielu miejscach. To są często kilkuprocentowe spadki. Natomiast w przyszłości no to mogą być kilkunasto, kilkudziesięcio, tak jak widzimy. No i tak jak wspominałam, że często wśród tych najuboższych to duża część to są kobiety. Ubogie gospodarstwa także wydają bardzo dużą część dochodów na żywność. Tutaj też mamy taką mapkę, która pokazuje, jak to wygląda procentowo. No i tutaj jakby też brak zaskoczenia. W większości kraje azjatyckie i afrykańskie są państwami, które niestety, gdzie po prostu gospodarstwa domowe wydają więcej na żywność. I co się stanie? Tak, prognozy są takie, że zmiany w opadach i temperaturach w różnych regionach mogą spowodować, że ceny żywności wzrosną nawet o ponad 80% w pewnych regionach. Więc dla gospodarstw, które już teraz bardzo dużo wydają na tą żywność, no to będzie to po prostu dramat tak naprawdę. I w przypadku kobiet jest jeszcze jeden aspekt, oprócz tego, że one jakby spożywają różne produkty, to też jest tak, że bardzo często one są po prostu rolniczkami i uprawiają ziemię. I to jest tak, że szacuje się, że ponad 40% siły roboczej w rolnictwie w państwach rozwijających to są kobiety, ale też to się bardzo nierównomiernie rozkłada, ponieważ takie są szacunki, że mniej więcej w 45% gospodarstw domowych w Ameryce Łacińskiej właśnie za dostarczenie żywności odpowiadają kobiety, ale na przykład w Azji to już jest 65%, a w Afryce subsaharyjskiej poniżej Sahary to jest powyżej 70%. Czyli jak widzimy, jakby tutaj te zmiany dotyczące żywności dwojako uderzą w kobiety, właśnie jako już bezpośrednio jako żywność, ale też ich jakby możliwość zarobkowania. Często też jest w różnych miejscach tak, że kobiety bardzo zajmują się specyficznymi uprawami. Taki przykład, że w Senegalu bardzo często uprawiają ryż na takich równinach zalewowych blisko oceanu, co powoduje, że bardziej jakby ich gospodarstwa są narażone na przykład na skutki podnoszenia się poziomu oceanu. Więc jakby tutaj też te skutki bardzo nierównomiernie się rozkładają. No i właśnie tutaj możemy przejść trochę do takich pośrednich zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. To, co właśnie powiedziałam o zagrożeniach dla źródeł zarobków, no to rolnictwo, ale nie tylko, bo są na przykład takie badania, które pokazują, że ponieważ na przykład kobiety często są zatrudnione w turystyce, to w miejscach, gdzie turystyka w jakiś sposób ucierpi, a w przypadku zmiany klimatu to takim podstawowym miejscem, które przyszło mi do głowy i faktycznie tak badania są, które pokazują, że to będzie miało miejsce, to są obszary, gdzie znajdują się tropikalne rafy koralowe, ponieważ przy ociepleniu ziemi o 2 stopnie to te rafy koralowe tropikalne praktycznie przestaną istnieć, więc jakby turystyka, że tak powiem, nastawiona na oglądanie tych raf także przestanie istnieć, więc to też jest takie zagrożenie. A jeżeli chodzi o rafy koralowe, to one są też takim żłobkiem dla ryb, więc na przykład uderzy to też w kobiety, które w jakiś sposób są powiązane z przetwórstwem ryb, czy zbierają jakieś owoce morza. Więc jakby tutaj jest bardzo dużo subtelnych, różnych powiązań, które można odnaleźć. Jeżeli chodzi o tę emigrację, to już się obserwuje, że w wielu regionach takich rolnych niestety niekorzystne zjawiska, takie meteorologiczne jakieś
susze czy jakieś klęski żywiołowe wzmagają emigrację. No i niestety, jeżeli chodzi o kobiety, to często jest tak, że one po prostu zostają porzucone przez mężczyzn i to wynika z wielu powodów. Kobiety też o wiele mniej chętnie po prostu przenoszą się ze swoich miejsc zamieszkania. I zresztą takie trendy, na przykład, że faktycznie tak się dzieje, są też obserwowane na przykład w Bangladeszu. No i to oczywiście powoduje, że takie gospodarstwo, gdzie zostaje tylko kobieta, która często też jest obciążona różnymi innymi obowiązkami, na przykład opieką nad dziećmi, no i takie gospodarstwo jest o wiele uboższe i bardziej narażone na różne negatywne skutki. No i właśnie, i wynika między innymi z tego obciążenia obowiązkami, tak? I tutaj także to, o czym wcześniej mówiłam, na przykład, że kobiety są odpowiedzialne za dostarczenie żywności czy dostarczenie wody. Im dalej muszą iść szukając tej wody, im więcej muszą poświęcać czasu swoim ogrodom czy jakimś tam polom uprawnym, tym bardziej są obciążone. Jeżeli na przykład ich dzieci chorują z powodu, nie wiem, malarii czy jakichkolwiek innych chorób, to także kobiety są obciążone. Są obciążone opieką nad starszymi członkami swojej rodziny, więc to po prostu się nawarstwia. Powoduje to też, że one mają mniej czasu na pracę zarobkową czy edukację. No i to pogarsza znowu ich sytuację taką ogólną. I no właśnie, a propos tego pogarszania, następny taka rzecz, którą wynotowałam, to jest przemoc. I to też jest tak, że niestety to się nakłada już na istniejącą sytuację globalnie. To są takie statystyki, jak widzimy, bardzo, bardzo nieoptymistyczne, dotyczące fizycznego bezpieczeństwa kobiet zasadniczo w takiej publicznej przestrzeni. No i niestety te kraje uboższe jakby są zaznaczone na czerwono, tam jest to dużym problemem i są badania, które pokazują, że faktycznie na przykład kobiety, jeżeli w Afryce muszą dalej gdzieś wędrować w poszukiwaniu wody nadającej się do picia, są bardziej narażone na przemoc, także na przemoc seksualną. Podobne badania na przykład zrobione w Bangladeszu, które pokazują, że no wiadomo, po różnych klęskach żywiołowych generalnie następuje rozprężenie obyczajów, ale faktycznie przekłada się to na o wiele większą ilość takich nieprzyjemnych zachowań albo przestępstw po prostu w stosunku do kobiet. Więc no to też jest jakby poważny problem. I tak jak wspomniałam, to wszystko tak naprawdę to są nakładające się ryzyka. Niestety, nakładające się na już często istniejącą sytuację wynikającą z jakichś norm kulturowych, prawa miejscowego, często też jakichś religijnych, po prostu religii, jakichś obyczajów, już istniejącej sytuacji dotyczącej pozycji kobiet. Ale także chodzi o to, że często kobiety po prostu mają słabszy dostęp do wielu zasobów i to odpocząwszy od informacji, skończywszy właśnie na ziemi. Mają też mniejszy jakby dostęp do finansowania, do kredytów, mniejszy kapitał tak zwany społeczny. Często jest tak, że one po ślubie przenoszą się do rodziny męża, opuszczają swoich krewnych. Więc jest tu bardzo dużo takich nakładających się czynników, które powodują, że one w przypadku, kiedy te zmiany klimatu będą pogarszać sytuację, że tak powiem, w ich miejscu zamieszkania, no to będą tą grupą po prostu najgorszej sytuacji. I tutaj jest taki jeden aspekt, który jest moim zdaniem dosyć ważny, właśnie dotyczący ziemi. W takim sensie to, co ja mówiłam, że kobiety po prostu często są rolniczkami, ale są też odpowiedzialne za po prostu zapewnienie żywności rodzinie. No ale jak to wygląda, jeśli chodzi o to, jakie mogą podejmować decyzje dotyczące tej ziemi, jeżeli chodzi o własność na przykład. No jest bardzo słabo. Znaczy, zasadniczo jest tak, że na raport takiego międzyrządowego panelu do spraw bioróżnorodności wskazuje, że spośród 161 przebadanych państw rozwijających się i rozwiniętych, tylko w 37% kobiety mają równe prawa do własności i kontroli nad ziemią. Jest w ogóle 4%, gdzie w ogóle nie mają żadnych praw. Ale oczywiście to, że prawo takie państwowe daje im równy dostęp, no niekoniecznie przekłada się na praktykę. I tutaj właśnie na tej mapce jest ta praktyka, czyli pomijając prawo, tak, czy kobiety faktycznie doświadczają jakiejś dyskryminacji, jeśli chodzi o prawo własności. No i znowu niestety
Ta mapka, jeśli chodzi o globalne południe, jest bardzo czerwona i jest to taki dosyć smutne, ale no, po prostu taka jest sytuacja. I takie statystyki, które mówią o tym, jakiego procenta ziemi rolnej kobiety są właścicielami, no to są takie dosyć przytłaczające. W Afryce, tej poniżej Sahary, to jest mniej więcej 15%, w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej to jest 12%, w Ameryce Łacińskiej niecałe 20%, dla Bangladeszu to jest przykładowo 10%, dla Kenii 4%. Czyli patrząc na to, jak duża część kobiet jakby dostarcza żywności swoim gospodarstwom, czy pracuje na roli, jest to jakby duży rozdźwięk między tym, no, jaką mają władzę nad ziemią, tak? Jak mogą decydować o tym, co się uprawia na ziemi rolnej i w jaki sposób. Ale oczywiście nie jest tak, że jest tak, że tak powiem, że są tylko jakieś takie same negatywne informacje, ponieważ kobiety zasadniczo i to także w raportach naukowych coraz częściej się pojawia, kobiety są częścią rozwiązania, bardzo ważną. Zasadniczo, jeżeli chodzi o mitygację, czyli zatrzymanie ocieplania się ziemi, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, tak żeby ograniczyć ten wzrost temperatury ziemi, i jeśli chodzi o adaptację, kobiety są kluczowe. Właściwie we wszystkich raportach naukowych ostatnich znajdują się na ten temat wzmianki, ale to oczywiście to też już wcześniej bardzo dużo na ten temat się mówiło. Dlaczego? No, z jednego chociażby prostego powodu. Sytuacja teraz jest taka, że potrzebujemy wszystkich i nie możemy wykluczyć praktycznie połowy ludzkości i wiedzy i umiejętności, tak? Więc to jest chociażby jeden powód, ale drugi jest taki, że co podkreśla też wiele raportów, że w wielu państwach, na przykład globalnego południa w Afryce, kobiety są takimi strażniczkami różnych lokalnych tradycji dotyczących chociażby upraw ziemi, gdzie one zajmowały się tym od dziesiątek lat, mają świetne metody, mają bazy nasion, świetnie ze sobą współpracują, więc jakby niewykorzystanie ich umiejętności i wiedzy no jest bardzo dużą stratą, kiedy my musimy wymyślić, co tu zrobić, żeby tą zmianę klimatu zatrzymać i się do niej w jakiś sposób chociaż zaadaptować. Tak? I tutaj jest taka bardzo, bardzo fajna ciekawostka, którą znalazłam, którą na stronie ONZ-owskiej Agendy do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia, że gdyby kobiety miały taki sam dostęp do środków produkcji i ziemi jak mężczyźni, to w Afryce właśnie tej poniżej Sahary można plony upraw byłyby o 20-30% wyższe, a liczba osób głodujących na świecie ogólnie można byłoby, zmniejszyłaby się 12-17%. Więc jak widać, no, w kobietach jest jakaś moc, którą jak najbardziej trzeba wykorzystać. No i oprócz tego my musimy pamiętać o tym, że na przykład istnieją takie cele zrównoważonego rozwoju ONZ-owskie, które wiele państw no jakby traktuje jako coś wiążącego i wśród nich jakby prawa kobiet są bardzo ważne. I tutaj jakby wszystkie te cele można agregować, żeby po prostu dążyć do lepszej przyszłości. Ale oczywiście to nie może być tak, że my dodajemy kobiety do pewnych procesów decyzyjnych po prostu jak kwiatki do kożucha. Naukowcy oczywiście, ponieważ badają zasadniczo wszystko, zbadali też na przykład właśnie, jaki musi być w ogóle udział kobiet w różnych ciałach takich decyzyjnych, żeby to miało jakikolwiek sens. I może najpierw przytoczę właśnie te działania, dlaczego nie mogą być kwiatkami do kożucha. Tutaj jest cytat mieszkanki ze wsi w Tanzanii, która właśnie tak mówi, że tak, uczestniczymy w zgromadzeniach wsi, czasem jest nas więcej niż mężczyzn, ale milczę, bo jeśli będę mówić, to mnie zignorują i powiedzą, że nic nie wiem o ziemi. Przywódcy naszej wsi zmuszają nas do uczestnictwa w spotkaniach, bo jeśli nie przychodzisz, to dają ci łatkę okrutne i nie mające szacunku do władz. Więc tutaj jest taki negatywny przykład, jak tych kobiet nie należy włączać do tych działań, bo to nie chodzi o to, żeby one po prostu przyszły i w jakichś statystykach się pojawiły. Naukowcy pokazują, że we wszystkich takich ciałach doradczych, czy jakichś mających wpływ na każdym poziomie, właśnie od wsi i wzwyż,
musi być co najmniej 1/4 i 1/3 kobiet, po to, żeby one w ogóle chciały w jakikolwiek sposób wyrażać swoje zdanie. Jeśli jest ich za mało, to one po prostu będą milczały i będą tylko takim milczącym przyklepywaczem pewnych polityk. I zasadniczo to jest tak, że dlaczego to właściwie jest ważne, żeby te kobiety pojawiały się w takich różnych, nie wiem, właśnie tak jak tutaj jest to zgromadzenie wsi, które pewnie ma przełożenie na jakąś politykę wsi dotyczącą jakichś wspólnych ziem, obszarów wypasu i tak dalej. Jest takie na przykład badanie przeprowadzone w Nepalu dotyczące takich lasów zarządzanych przez wspólnoty i okazuje się, że jeśli w tych zarządach było więcej kobiet i one faktycznie mogły się wypowiadać i mieć jakiś wpływ na decyzje, to te lasy były lepiej zarządzane, były lepiej chronione, w lepszy sposób pozyskiwano z nich drewno, w taki bardziej zrównoważony, ponieważ kobiety jednak chciały, żeby ten las też przetrwał dla ich dzieci. I faktycznie jest tak, że kobiety w polityce właśnie tak działają, to są po prostu zrobione badania, które pokazują, że tak jest, że one zasadniczo podejmują lepsze decyzje dla dobra wspólnego, chętniej przeznaczają większe środki, wiadomo, na potrzeby kobiet, ale też na potrzeby dzieci. Także jeśli jest ich więcej w różnej, tak w polityce ogólnie pojętej, to wpływają na przykład na stabilizację różnych państw i to, że panuje w nich pokój. I tutaj wybrałam sobie takie przykłady, też bardzo krótko, bo zasadniczo można byłoby o tym bardzo długo. Tutaj jest Maria Mutageba. To jest pani, która była przez kilkanaście lat, najpierw była ministrem do spraw wody w Ugandzie, później środowiska. I ona właśnie, będąc tym ministrem zajmującym się kwestiami wody, jakby chciała, żeby w sposób specyficzny podejść do tego problemu. Chodziło o to, żeby właśnie promować udział kobiet w rozwiązywaniu tych problemów, żeby one znajdowały się w takich komitetach, które zarządzają właśnie dostępem do wody i żeby uwzględniać w ogóle zdanie kobiet w planowaniu infrastruktury, no, zasadniczo, żeby po prostu uwzględnić ich głos w tych tematach. No i ta polityka okazała się bardzo skuteczna, ponieważ dwa lata mniej więcej o 10% zwiększono dostęp do wody i jakość tej wody. Co ciekawe, Uganda jest jednym z niewielu państw na świecie, tych mniej więcej tylko 1/3 państw na świecie w swoich krajowych planach adaptacji do zmiany klimatu w ogóle zajmuje się sprawami właśnie kobiet, w sensie uwzględnia to, że kobiety w wielu miejscach właśnie jakoś specyficznie zostaną dotknięte tą zmianą klimatu. No i Uganda między innymi jest właśnie jednym z tych państw. Oczywiście takich kobiet w polityce, które miały jakieś konkretne przełożenie, jest sporo. Ja sobie wynotowałam też na przykład Marię Silwę, która była ministrem środowiska w Brazylii, bardzo skutecznie walczyła z wylesianiem. Jest na przykład też pani Hilda Heine, która jest prezydentem Wysp Marszala. Wyspy Marszala to są państwo, które jako pierwsze złożyło swoje cele redukcyjne w porozumieniu paryskim. No ale u nich to jest jakby być albo nie być. Każda dziesiątka stopnia to po prostu może im zabrać terytorium państwa. I jeszcze taki jeden przykład polityczki, która chyba miała największy wpływ ostatnio, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to jest ta pani w koszulce po lewej stronie. To jest Cristina Figueres, dyplomatka z Kostaryki, która po fiasku COP-u, czyli takiego spotkania z państw, stron, które podpisały konwencję dotyczącą zmiany klimatu w Kopenhadze. To było wtedy takie wielkie rozczarowanie, bo wszyscy bardzo liczyli, że w tej Kopenhadze państwa zdecydują się w sposób jakoś ograniczyć te zmiany klimatu. Tak naprawdę dadzą konkrety. Ta Kopenhaga skończyła się fiaskiem i Cristina Figueres potem została powołana na sekretarza właśnie tej konwencji do spraw zmiany klimatu ONZ-owskiej. No i ona bardzo prężnie zaczęła działać. I zasadniczo ona bardzo jakby wpłynęła na te procesy negocjacyjne i tak naprawdę doprowadziła do tego, że porozumienie paryskie zostało podpisane, a wybrałam to zdjęcie, na którym ona jest z panią, która była ministrem spraw zagranicznych RPA, z panią Maite Nkoma Mashabane.
ponieważ ona w Durbanie wygłosiła i można znaleźć to jej przemówienie, takie fantastyczne przemówienie właśnie dotyczące kobiet, gdzie pokazała właśnie, że kobiety muszą być częścią jakby rozwiązania tej sytuacji związanej ze zmianą klimatu. A i jeszcze Cristina Figueres, także za jej kadencji rozpoczęto właśnie takie prace nad czymś, co się nazywa Green Climate Fund, czyli takim funduszem, dzięki któremu państwa bogatsze mogłyby transferować środki finansowe do państw uboższych, tak żeby one lepiej sobie radziły ze zmianami klimatu. Ale oczywiście polityka jak polityką, ale jest także mnóstwo inicjatyw oddolnych. No tak naprawdę to, żeby je wszystkie wydodować i opisać, to nie starczyłoby nam czasu, ale ja byłam zaskoczona naprawdę niesamowitą ilością takich inicjatyw w różnych państwach i afrykańskich, i azjatyckich, gdzie kobiety bardzo sobie pomagają, dzielą się wiedzą, w jakiś sposób jakby wpływają bardzo na poprawę swojego stanu. Bardzo dużo tych inicjatyw dotyczy właśnie bezpieczeństwa żywnościowego. One się dzielą wiedzą, jak lepiej uprawiać glebę, nasionami się wręcz też dzielą. W Ganie jest tak, że w ogóle Ministerstwo Rolnictwa zauważyło ten trend i oni nawet wspierają, jakby państwo wspiera te inicjatywy. A tutaj na zdjęciu jest też taka moim zdaniem ciekawa inicjatywa, która się nazywa Solar Sisters. To jest takie społeczne przedsiębiorstwo działające w głównie Nigerii i Tanzanii, gdzie właśnie kobiety zajmują się sprzedażą urządzeń zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi, tam głównie to są lampy, ale także sprzedają takie kuchenki do gotowania w domu, żeby wykluczyć te wszystkie kuchenki, które zatruwają, że tak powiem, przy gotowaniu i emitują dużą ilość też nie tylko gazów cieplarnianych, ale sadzy i jakichś innych rzeczy. Ale tak jak wspomniałam, tych inicjatyw jest mnóstwo, no i myślę, że one będą takim elementem pozytywnej zmiany przenoszącym się dalej w górę. I to tyle chyba, co chciałabym powiedzieć. Dziękuję bardzo Państwu. Oczywiście jak będą jakieś pytania, to zapraszam. Jeszcze się na momencik włączę na prośbę Marty, która koordynuje ten program, i prosiła, żebym powiedziała, że na stronie, która jest widoczna teraz Państwu, na www.ekologia.org.pl, klimat to temat, znajdują się wszystkie materiały, które są w programie. Podejrzewam, że jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących samego programu, to można będzie napisać już bezpośrednio do Marty. My też po webinarze, tak jak Pani Anna wspominała, wyślemy kilka linków, więc będzie też adres do koordynatorki programu. Dziękuję bardzo, dziękuję za aktywny i tak liczny udział i dziękuję również Pani Anno za to inspirujące wystąpienie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.